Prezes Kaczyński po jakichś 10 minutach powiedział: nie rozumiem, dlaczego to jest nielegalne. On akurat wyszedł wtedy ze szpitala i leczyli go przeciwbólowo lekami, no jaki się na przeciwbólowe, morfina. Też wiedział, jak to niszczy, nie? Są opiaty. Jeżeli można mieć coś, co nie niszczy organizmu, dlaczego w ogóle to nie jest, a to niszczy i jest. Był prosto po szpitalu i chyba zrozumiał, a trafił najlepiej, ponieważ z nami był wspaniały kolega nasz, który jest lekarzem i on akurat ma największe badania w Polsce, jeżeli chodzi o opiaty. Jest geniuszem w tym, więc mógł mu wszystko powiedzieć o jego opiatach i z czego to jest zrobione i dlaczego według niego to jest w ogóle niedopuszczalne i dlaczego uważa, że konopie rozwiążą wiele problemów.